TVG9, plaża w Repczycach, gminie Kleszczele. No już zaczęło się lato, a ludzi, jak widać, wakacje. Ludzi widać tyle, ile jest. Jest to popołudnie. No wstęp 2,50, świetny. No tutaj zbudowano chyba z funduszy unijnych piękny domek, w którym są kible i prysznice i miejsce dla obsługi, chociaż się prosi o jakąś restaurację czy bar tutaj. Najwyraźniej, nawet jakiś taki pensjonacik. No jak gmina nie potrafi, to może mogłaby wydzierżawić komuś. No, ale nie to... mogłaby pobierać opłaty. No tak. Popłaty. No pewnie koszty pobierania opłat są wyższe niż ta kwota, tak, która z nich wpływa. Banko, spokój się. Banko. No i psów tam nie można wprowadzać, dlaczego tutaj jesteśmy. No i nie trzeba tu płacić po drugiej stronie. A chociaż tam zakazy kąpieli są. Nie wiem na jakiej podstawie, no ale jest zakaz. No. Może by napisali kąpiel niebezpieczna lepiej. Tak, tak, albo zbiornik, trochę... albo że z woda nie nadaje. No tak. No chyba się nadaje, skoro tam jest kąpielisko, tak. A może akurat po jednej stronie się nie nadaje. No nie wiem, warto by coś tutaj sensowniejszego zrobić z tą plażą. Ale jak tam gospodarze chcą, tak niech robią. Jeżeli pozwolisz, krótki komentarz z OFA. Jeżeli pozwolisz, krótki komentarz z OFA. Opłaty pobiera gmina, a właściwie Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, czyli MOKSIR, tak? Czyli środki wpływają do gminy i na rzecz gminy. I pyta, oczywiście nie masz, proszę Państwa, nie to, że jest opłata 2,50. Ta opłata obowiązuje również mieszkańców gminy, co ciekawsze. No tak. Jest to jedyny zbiornik wody w pobliżu, najbliższy Bachmaty, zdaje się oddalony jakieś 15 km. Tak. Proszę Państwa, kultura pływania w regionie jest dosyć niska, wynikająca m.in. z tego, że bardzo mało jest zbiorników. Wielu ludzi nie umie pływać tutaj. Większość ludzi nie umie pływać. Tak. Co więcej, dzieci i młodzież również nie potrafią pływać. Nie jest to obszar miejski, gdzie można byłoby skorzystać z basenów sportowych czy czegokolwiek innego. Jest to jeden z dwóch zbiorników w okolicach i do tego bezczelnie płatny. I to opłaty idą na rzecz gminy, nie dając, ja rozumiem, być może jeszcze turystów, ale na rzecz mieszkańców. Proszę Państwa, przecież w tej sytuacji tutaj powinna być letnia szkoła pływania, która zmniejszyłaby śmiertelność i utonięcia. Proszę Państwa, takie utonięcia są, niestety są w regionie. Nie dalej jak rok temu utonął tutaj sześciolatek. Wypuszczyć można sprzęt, można wypuszczyć, proszę Państwa, rowery i kajaki, ale nikt nie egzekwuje obowiązku kapoków i szalek ratunkowych. Przy niskiej kulturze pływania nieszczęście gotowe. Dopiero zaczęliśmy sezon, wakacje dopiero się rozpoczęły. No, nie daj Bóg, abym była złym prorokiem, ale te statystyki będą pod koniec sezonu przerażające. Mamy zamiar w najbliższym czasie udać się do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i zapytać, dlaczego zamiast uczyć młodzież i dzieci pływania, tak, opierają od dzieci i młodzieży opłaty, ponieważ opłata nie obowiązuje jedynie do 4 roku życia. Dzisiaj zaczęły się wakacje i od dzisiaj, proszę Państwa, obowiązują te opłaty. No, 4-osobowa rodzina, prosta sprawa, 10 zł za samo wejście. Ja nie wiem, czy to jest dobrą stronę, porozmawiamy na ten temat w najbliższym bardzo czasie. Bardzo dziękujemy plażowiczce za interesujący komentarz. No i plażowiczka zapowiedziała wizytę, tak? W Boksirze. Tak. No niech się strzegą teraz. Dobra. Co mają do powiedzenia? I czy może chcieliby nam pokazać, jak pływają? No bo to jest 2,50, to dla rodziny 4-osobowej, to jest 10 koszt... zł. No nie. Tak. To jest dopiero wejście. Mhm. To jest dopiero wejście.